Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, nazywam się Robert Makłowicz. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 23 na moim kanale. Dzisiaj naprawdę ogromny pack opening, otworzymy paczkę za 500 tysięcy, za 300 tysięcy aż i też pika z Hero oraz inne paczki, także zostaw suba oraz łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Jeszcze jedna informacja, teraz prawdopodobnie trwa live, także zapraszam, a my lecimy z paczką z TOTW. Zobaczymy co tutaj będzie, Francja, napastnik. Teraz piczek z kartą 75+, zrobimy ich naprawdę dużo, ponad 50, ale nawet ich nie wrzucę, bo nic nie oddało, także ten jeden zobaczycie co się udało trafić. Jest to tak, cienień, którego właśnie musiałem przepalić w SBC o TOTW. A teraz zobaczymy sobie paczkę z tajnym zimowym zawodnikiem. Zobaczymy co tutaj się kryje. Jest to Klaus. Klaus, bardzo fajna, ciekawa karta. Jak za darmo, to naprawdę solidna karta. Po prostu pierwsza klasa. Teraz paczucha 85+, którą otwieram na Webapie. Mamy właśnie kartę tą zimową. Co ciekawe, były nawet dwie karty zimowe, co za chwilę zobaczycie. Lacazette oraz Toiran, czy jakoś tak. Więc świetny traf Lacazette. A teraz lecimy z obiecaną paczką z ikoną. Wydajemy trochę siana, ale myślę, że będzie warto. Paczka już leci. I jest ikona. Kto to będzie? Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie. Odpowiedź. Sowiecki przyrząd do świecenia w dupie. Jaszyn niby spoko bramkarz, ale ciężko go będzie połączyć i nie da nikomu zgrania w moim składzie, więc raczej go na razie do składu nie planuję dawać. A teraz otworzymy sobie pika z Hero. Będzie do wyboru, trochę to zajmie, bo internet miałem słaby, ale zobaczycie, że będzie warto. Vamos, vamos, vamos. Jest Brolin, naprawdę karta 500 tysięcy kosztuje, na pewno go dam do składu, potestuję, dajcie znać co o nim sądzicie. Paczka za 500 tysięcy niestety się nie nagrała, nad czym bardzo, bardzo ubolewam, no niestety, tak, takie rządzenie losu. Trafiłem z niej Morindesa, także mega słabo. Ekstra. Tak się aktualnie prezentuje mój składzik. Dużo część jest bez zmiany, ale dałem tego instytutu na SPD, to potestuję, no i Brolin jest na SPO, także tak to wygląda. Dajcie znać co sądzicie o tym składzie i czy się odcinek podobał. Do usłyszenia, mam nadzieję, że na live, że się zjawicie. Do usłyszenia, cześć.